już kończymy obchody 25-lecia tego eksperymentu wolnościowego na żywym organizmie, któremu wszyscy od 89 roku podlegamy. I może to jest właśnie ten moment, żeby zastanowić się nad tym, czy wysuwane w momencie przełomu postulaty stworzenia nowych, niezależnych od nacisków, wolnych mediów udało się zrealizować. Polskie media zmagały się i zmagają z rozmaitymi problemami, z upolitycznieniem, z komercjalizacją, z tym wszyscy konfrontujemy się dziś, z tabloidyzacją postępującą. A ten bóg oglądalności i klikalności jest czczony równie żarliwie i w mediach prywatnych, i w mediach publicznych obecnie. I w tym momencie takiego kryzysu czy transformacji zawodu dziennikarza, niektórzy nawet wręcz mówią zanikania zawodu dziennikarza w momencie wielkich zmian technologicznych, jedną z kluczowych kwestii pozostaje pytanie o finansowanie mediów i o to, jak wpływa ono na prezentowane treści. Dlatego na początek chciałam zapytać Państwa, szanownych panelistów, czy mamy dziś w ogóle w Polsce wolne media i co to znaczy dziś, tu i teraz, wolne, niezależne media? Panie profesorze, może zacznijmy od medioznawcy. Ja się na wolności nie znam. Ja myślę, że oczywiście mamy wolne media. Zawód dziennikarza i media zawsze wiążą się z pewnego rodzaju polityką. W okresie PRL-u było dość oczywiste, że wszyscy, którzy byli pracownikami Radiokomitetu bądź RSW Prasa Książka Ruch, podlegali naciskom politycznym, bo wszystkie stanowiska były objęte nomenklaturą partyjną. Redaktor naczelny, zastępca, sekretarz redakcji, kierownik działu. Więc to było też oczywiste uwikłanie polityczne. Ci, którzy zaczęli kontestować jakby ten stan ówczesnych nacisków politycznych i przechodzili do tak zwanej opozycji mniej lub bardziej jawnej, mniej lub bardziej oficjalnej, w gruncie rzeczy też angażowali się politycznie, bo się angażowali politycznie po przeciwnej stronie i też podlegali i tworzyli pewne narracje, pewne mity również dotyczące Solidarności, dotyczące ruchów niepodległościowych, etc. No a potem właściwie dokonała się ta wielka transformacja systemowa, która z jednej strony spowodowała, że stan materialny mediów był opłakany. Mówiąc krótko, w dziedzinie mediów drukowanych mieliśmy do czynienia ze zdekapitalizowaną poligrafią. Redakcje większości tytułów prasowych to wyglądały jak wsie patronkinowskie, mówiąc krótko. Technika telewizyjna była bardzo mocno zapóźniona. W rezultacie no, zaczęliśmy budować kapitalizm nie mając kapitału. Oczywiście ten kapitał napłynął dość chętnie i bardzo szybko uzupełnił pewne nisze rynkowe, niosąc z tym sobą władzę pieniądza, więc rodząc jakby inny typ uzależnienia. Natomiast ja myślę, że powstała zależność, która może nie była wprost zależnością polityczną w sposób oczywisty, ale była zależnością typu ekonomicznego wraz z pewnymi konsekwencjami tego stanu rzeczy. Niestety pewien proces, który polegałby na budowie sektora publicznego, myślę tutaj o mediach publicznych, nie państwowych, a publicznych, no, podlegał różnym mniej lub bardziej szczęśliwym, ale niestety ostatnio coraz mniej szczęśliwym decyzją lub brakom decyzji. W rezultacie ta władza pieniądza rozszerzyła się jeszcze bardziej. Z drugiej strony, jeżeli pada to pytanie, to ja w kontekście tego pytania przyznam, że wyczuwam taką rzecz, że pewien typ monopolu na rację, który być może występował jeszcze w początkach okresu transformacji, gdzie jedno ze środowisk politycznych no, miało rzeczywiście taki przemożny wpływ na ogromną część środowiska dziennikarskiego i opiniotwórczego, straciło ten monopol i słusznie. I tego monopolu już nie ma. I to jest żal za tym, że tego monopolu nie mamy. No i nie będziemy mieli tylko tego monopolu. Tylko z tym mamy do czynienia, z żalem. Ja myślę, że znaczy, no, to jest takby to oskarżenie, że teraz jest polaryzacja polityczna środowiska dziennikarskiego. Jest zjawiskiem nowym, którego być może w takiej ostrości dotychczas nie obserwowaliśmy. I to rzeczywiście obserwuję z niepokojem, że dziennikarze coraz częściej stają się stronami.
sporu politycznego z własnym zaangażowaniem osobistym. Że trochę jakby tracą poczucie tego, co jest istotą ich zawodu i to jest pewien problem. Natomiast nie jest problemem to, że mamy różne typy zależności. Mamy typy zależności ekonomicznej, że mamy typy zależności od różnego rodzaju grup czy poglądów. No to tak jest. Na tym polegają wolne media, że one mogą się w rozmaity sposób wyrażać. Więc tak bym widział wstępnie ten problem. No bo jest powszechną praktyką w tej chwili wśród nadawców, wśród wydawców pozyskiwanie dotacji. Czy one będą czy za pomocą reklamodawców, czy pochodzących poprzez instytucjonalne granty. Na realizację materiałów dziennikarskich, czy wręcz dochodzi do przyjmowania zleceń na obsługę medialną konkretnych wydarzeń. No, stąd się rodzi to pytanie, na ile to, co z tego wynika, jest niezależne. Do pana profesora, ale także do pozostałych panelistów. Ja oczywiście uważam, że to jest zjawisko niezwykle negatywne, dlatego że ja mówiąc tutaj w szczególności, obserwując zwłaszcza aktywność Telewizji Polskiej, której przy okazji jestem członkiem Rady Nadzorczej, właśnie z niepokojem obserwuję, że instytucje publiczne stają się producentami coraz większej ilości materiałów. Co więcej, docierają do mnie sygnały z poziomu redakcyjnego, że to nie jest tylko kwestia pieniędzy, ale to jest też kwestia jakby dyktowania tego, czego się oczekuje w zamian. Więc powiem, to jest sytuacja głęboko niepokojąca. To jest sytuacja, powiedziałbym, na pograniczu nawet zapisu ustawy o radiofonii i telewizji, która jednak tę odpowiedzialność redakcyjną przypisuje nadawcy. Nadawcą jest TVP. Bywa, że ten pieniądz publiczny wiąże się z oczekiwaniem określonego sposobu pokazywania, z kreowaniem określonych autorytetów, czy wręcz z uwagami typu redakcyjnego, co należy zrobić, a czego nie. Uważam, że to jest zjawisko bardzo niekorzystne. Niestety zjawisko to wynika z tego, że na skutek, powiedziałbym, bardzo nieodpowiedzialnej polityki sektor publiczny w dziedzinie radiofonii i telewizji jest permanentnie niszczony. Jest niszczony w ten sposób, że po pierwsze utrwala się stan, o którym wiadomo, że jest stanem złym, to znaczy obecne rozwiązania prawne dotyczące finansowania abonamentu i konstrukcji tego abonamentu. Nie podejmuje się nowych inicjatyw, nie proponuje się nowych rozwiązań. W rezultacie sektor publiczny jest po prostu słaby. Żeby sobie cokolwiek zrealizować, to on musi zabiegać o środki, gdziekolwiek one się pojawią, w tym również w sektorze publicznym. W tym nie tylko reklama, ale mówię właśnie również pieniądze sektora publicznego. To jest po prostu konieczność. I to jest sytuacja, moim zdaniem, głęboko niekorzystna, bo tak naprawdę te pieniądze powinny być u nadawcy. To on powinien kreować program, realizując przypisane jemu zadania ustawowe. Tymczasem jest zjawisko takie, ja może tylko o jednym powiem. Proszę Państwa, z perspektywy minionych 10 lat, może tak bym to powiedział, nastąpiła prywatyzacja abonamentu. To jest moim zdaniem głęboko niekorzystne. Z jednej strony atak na abonament publiczny w postaci radiofonii, abonamentu radiowo-telewizyjnego, z drugiej strony rozwój systemów abonamentowych w telewizjach cyfrowych i telewizjach kablowych. Jeżeli dzisiaj spojrzeć, to są instytucje, które w 80% swoją ekonomię opierają na stałym abonamencie. I jak widać, płacenie telewizją kablową nie jest problemem dla obywateli. I tak to próbują pokazywać politycy. Problemem jest zapłacenie tych kilkunastu złotych za posiadanie telewizora i tak dalej. De facto nastąpiła prywatyzacja abonamentu. W rezultacie dopływ pieniądza publicznego jest tak słaby, zwłaszcza w przypadku telewizji. To jest w tej chwili kilkanaście zaledwie procent. Czyli ogromną większość stanowią środki prywatne, no w tym częściowo środki publiczne. No, powiem szczerze, ten stan jest wysoce niesatysfakcjonujący, a na dodatek powiem szczerze, nie widzę żadnych możliwości rozwiązań wcześniej, jak gdzieś przed rokiem 2017. Ponieważ przyszły rok będzie rokiem wyborczym, nikt się nie odważy przyjąć jakiejkolwiek ustawy, która nawet o 3 grosze by zwiększyła obciążenie gospodarstwa domowego. Rok pewnie 16 będzie rokiem, gdzie świat i ludzie będą pracowali, myśleli nad rozwiązaniami, które jak się wszystko uda, to może w 17 roku uda się wprowadzić. Tylko że nie wiem, czy będzie do czego wprowadzać. Chciałam zapytać tutaj pana dyrektora Monkiewicza, którego instytucja właśnie dofinansowuje programy, audycje misyjne tak zwane. Jak to dofinansowanie wygląda? No, wydaje mi się, że ten problem, który pan profesor poruszył, mówiąc, że istotnie media misyjne powinny mieć fundusze na to, żeby tę misję realizować niezależnie, no to jest optymalne rozwiązanie, którego dzisiaj nie mamy. Rozumiem, że pytanie,
które mamy przed sobą, na które no, pan skomentował odpowiedź w taki sposób, że nie do końca jest tak, że te media są zupełnie wolne. Z mojej perspektywy wygląda nieco inaczej, bo rzeczywiście Narodowe Centrum Kultury angażuje się często we współprodukowanie różnych produkcji i z telewizją publiczną, i z radiem publicznym. I tutaj uważam, że dość klarownie możemy powiedzieć, że w zasadzie cała wolność wyboru jest po stronie mediów. Oczywiście są takie obszary, w których pewne rzeczy robimy wspólnie albo pewne rzeczy zlecamy, czyli jeśli jest realizowany jakiś koncert, to wiadomo, że będziemy zamawiali transmisję z tego koncertu czy z tego wydarzenia. Natomiast wiele jest takich programów, które robimy wspólnie z TVP Kultura, w których ta merytoryczna odpowiedzialność za treści i za program danego wydarzenia jest absolutnie po stronie redaktorów telewizji. Ja mam takie wrażenie, że przez to, że w pewnym sensie ktoś za programy czy publikacje płaci dzisiaj często, czy właśnie będą to reklamodawcy, czy będą to grantodawcy, jednak powoduje taką dosyć niebezpieczną sytuację, że do końca nie wiemy, na ile to, co powstaje, jest wynikiem jakiegoś zapotrzebowania czyjegoś, a na ile jest rzeczywiście no, tą wypowiedzią dziennikarską niezależną. Tutaj widzę, że Jakub Dymek sięga po mikrofon. Jakubie, jak ty to widzisz? Dziennik opinii jak jest finansowany? Jest finansowany z grantów, tak? Czy czujecie się przez to w jakiś sposób ograniczeni, że coś wam wolno, czegoś nie wolno? Jak to postrzegasz? Nie, wydaje mi się, że przez cały czas mojej pracy dla Dziennika Opinii Krytyki Politycznej nie zdarzyła się sytuacja, w której odczuwałbym jakąkolwiek presję grantodawców czy grantodawczyń, bo nie tak to działa i ta wersja, którą przedstawił pan profesor, jest prawdziwa dla pewnego wyimka mediów, natomiast do całego innego szeregu publikacji czy tytułów należałoby ją zniuansować. Wydaje mi się, że najlepszym obrazem tego, jak niejednoznaczny wpływ ma to, co nazywamy popularnie grantozą na media, jest to, że z jednej strony zdarza się coś, co nazywamy sobie NGO-sizacją oporu, czy to, że głosy, które są dysydenckie, głosy, które mają w zamierzeniu być niezależne, czy kontestować polityczną rzeczywistość, są w jakiś sposób formatowane, czy programowane przez obietnice stałego dopływu środków ze strony grantodawców i jest to niebezpieczne i na całym świecie niezależne media czy media trzeciosektorowe jakoś na swoje sposoby próbują z tym walczyć. I to jest oczywiście ten komponent negatywny, którego wydaje mi się mamy wszyscy świadomość i to sam fakt, że o tym mówimy jest jakoś dowodem na to, że takie finansowanie jest po prostu niejednoznaczne, ale drugą, wydaje mi się bardziej obiecującą stroną takiego sposobu finansowania jest ten przykład, do którego chciałem się właśnie odnieść, a to mianowicie taki, że wszystkie wartościowe, interesujące, obywatelskie i prospołeczne inicjatywy, które mogliśmy obserwować przy okazji ostatnich wyborów samorządowych, wszystkie inicjatywy mające na celu informowanie szerokiej publiczności elektoratu, wszystkie inicjatywy mające na celu porównanie programów kandydatów i kandydatów, wiele z inicjatyw profrekwencyjnych czy prodemokratycznych wychodziły wprost z trzeciego sektora i z strony mediów niekomercyjnych, ani nie publicznych, które oczywiście w ramach swoich obowiązków ustawowych do jakiegoś stopnia o wyborach informowały, ale te rzeczy, które naprawdę zapisały się w pamięci jako innowacyjne, ciekawe, otwarte na ludzi i na zróżnicowany głos i wreszcie na całą różnorodność kandydatów i kandydatek, którzy w tych wyborach kandydowali, wyszły właśnie z tego trzeciego pola. I tak też dzieje się na świecie, najbardziej kontestacyjne czy interesujące i prezentujące politycznie interesującą perspektywę w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii czy we Francji są także rzeczy, które nie są uzależnione ani od rynku, ani od państwa. I tutaj widziałbym wiele różnych, bardzo obiecujących scenariuszy, które należałoby analizować i chyba jak najczęściej o nich mówić, bo jednoznaczne skupienie się na tym, że grant jest jakąś formą finansowego niewolnictwa, wydaje mi się po prostu uproszczeniem sprawy i to tak daleko idącym, że właściwie zaciemniającym pole rozmowy, a nie pozwalającym wyjść poza jakieś doraźne obawy. Czyli uważasz, że to jest margines, jeżeli coś takiego się zdarza, jest to marginalne zjawisko? No, próbuję sobie w głowie znaleźć przykład jawnego i bezpośredniego wpływu i wydaje mi się, że da się je oczywiście znaleźć. Wydaje mi się, że bardzo negatywnym przykładem jest to, co dzieje się w moim rodzinnym mieście, czyli w Wrocławiu,
gdzie miasto poprzez środki związane z Europejską Stolicą Kultury próbuje wszystkie niezależne podmioty ustawiać w sytuacji po prostu no, grantobiorców i tym samym osób, podmiotów, instytucji i mediów, które, w których interesie jest nie kwestionować polityki miejskiej w zakresie kultury właśnie, no bo zasadniczo kręciliby sznur na samych siebie. To jest sytuacja, która o tyle jest niebezpieczna, że jest zakrojona na kilka lat, znaczy, jeżeli środki są obiecane w roku 2011. A Stolica Kultury będzie wydarzeniem trwającym przez cały 2016, to wiem to z doświadczenia i wiem to z relacji moich przyjaciół i przyjaciółek pracujących w kulturze we Wrocławiu, to całe te 5 lat są okresem takiej niepewności, czy ten program zostanie, czy można go krytykować, czy lepiej się wyłamać, czy gdzie jest pole do debaty. Takie przykłady znamy i wydaje mi się, że one tym dotkliwiej dotykają mediów czy podmiotów kultury, im dalej jesteśmy od stolicy, im bardziej ta debata jest przywiązana do jednego organu ustawodawczego, do jednego ciała instytucjonalnego, do miasta, rządu, samorządu czy dużego sponsora. Widziałam, że tutaj Filip Ćwik kiwał głową. Czy chciałbyś dodać coś na podstawie własnych doświadczeń, na wieloletnich bycia w Newsweeku, później właśnie też tej rezygnacji z bycia w ogóle w mediach? Myślę sobie, że w ogóle problem jego polega nie na finansowaniu mediów, tylko problem polega na misyjności pewnych mediów, gdzie my cały czas rozmawiamy, zobaczcie Państwo, jak jest teraz, my rozmawiamy tylko i wyłącznie o możliwościach finansowania, o tym, co, w jaki sposób media powinny być finansowane, czy są finansowane, jaki wpływ jest kasy na media. Natomiast nie rozmawiamy o właściwie istocie problemu, czyli o tym, że media przestały pełnić funkcję misyjności pewną, przestały podnosić poprzeczkę po to, żeby w jakiś sposób ludzi uświadamiać, inspirować, pokazywać właściwe zjawiska, również kontrolować, przecież dziennikarstwo śledcze przestało w Polsce totalnie istnieć, nie ma, nie funkcjonuje, to jest jedyna możliwość jakby kontroli państwa, tego nie ma. To dlaczego? Jaka jest twoja diagnoza? Ja wiem szczerze, że nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że to jest... Dziennikarstwo śledcze jest bardzo drogie. I myślę sobie, że tutaj też zadecydowało finansowanie. Natomiast jest to oczywiście głupota, nic więcej. Głupota ludzi, którzy tymi mediami zarządzają. Dlatego, że... No bo inaczej tego nie można nazwać. Po prostu nie powinno się tego robić. To jest też troszeczkę tak, że jakby społeczeństwo powinno bardzo mocno reagować na to, że dziennikarstwo śledcze ginie, bo nie możemy kontrolować, po prostu nie ma kontroli, nie ma żadnej możliwości wpływania na zaglądania, jakby patrzenia, czy ludzie są uczciwi, czy politycy są uczciwi. Tego nie ma, to zniknęło. Czy uważasz, że nie ma sposobu na to, żeby postawić właśnie taką granicę pomiędzy tym, że skądś idą pieniądze, a później no, w zasadzie to wpływa na to, jaka jest treść, tak? Że nie ma tej swobody drążenia tematu na przykład i... Znaczy ja myślę sobie, że w sumie jak obserwuję te media od 20 lat i pracuję w nich, to jakby wydaje mi się, że jakby powinna być dosyć mocno postawiona poprzeczka pomiędzy jakby finansowaniem a zarządzaniem redakcjami. Finansowanie to jest jakby jedna historia, to są dyrektorzy finansowi. Natomiast drugą rzeczą jest dyrektor naczelny pisma, czy gazety, czy telewizji, który powinien realizować program, który sobie zakłada. I to jest kwestia pewnego zaufania. Natomiast rzeczywiście tak nie ma. Największym problemem zawsze jest dla mnie, to jest w ogóle totalnie niezrozumiałą historią, jak redaktorzy naczelni nagle odpowiadają za finansowanie, znaczy są również dyrektorami finansowymi. To jest jakieś pomieszanie bytów. I tak się dzieje, prawda? Że za każdym razem w momencie, kiedy dziennikarz chce pojechać na jakiś materiał, bo coś go nurtuje, bo widzi w tym potencjał, nagle okazuje się, że od dyrektora naczelnego, który powinien powiedzieć tak stary jedź, bo to jest bardzo ważny temat, słyszy sorry, nie mam pieniędzy. To nie powinna być w ogóle jego historia, to nie powinno go dotyczyć. Powinien dać zielone światło, powiedzieć tak, jedź, bo to jest bardzo ciekawe. No mam takie wrażenie, że skończyły się czasy, kiedy redakcja mogła sobie pozwolić na wysłanie fotoreportera czy dziennikarza za swoje pieniądze, nazwijmy je w ten sposób, na drążenie jakiegoś tematu, na przyglądanie mu się przez jakiś czas, po to, żeby uzyskać możliwie głęboką diagnozę.
czy też pytanie moje na przykład do Moniki Małkowskiej, czy zdarza się jeszcze pani jako dziennikarce, publicystce kulturalnej, że redakcja wysyła panią za swoje pieniądze na powiedzmy jakiś biennale, festiwal? Czy to jest tak, że zawsze jest w ten sposób, że no, musi być to finansowane przez jakiś zewnętrzny podmiot? Ja najpierw chciałam powiedzieć jeszcze na temat tego, znaczy to pytanie główne, potraktować od swojej strony. Otóż z mojego punktu widzenia nie ma wolności w mediach, bo dla mnie wolność w mediach polega na konkurencyjności. To znaczy, jeżeli jest demokratyczny wybór kogoś, kto w jakiś sposób najlepiej jakiś temat zna, czuje się w tym polu swobodnie i potrafi to atrakcyjnie, mądrze i w miarę subiektywnie, wiadomo, że to jest zawsze, w miarę subiektywnie przedstawić. I tego nie ma już od dawna. Ja nieopatrznie zrezygnowałam z rzepy, nieopatrznie, dlatego, bo okazało się, że w momencie, kiedy przestałam być etatowym pracownikiem, ja jako freelancer nie mam żadnych szans porównać się z tymi, którzy są na etacie i nie mówię do Rzeczpospolitej. Wspomniała pani, że mam doświadczenie i radiowe, i telewizyjne. Otóż skutecznie przekonałam się, co to znaczy nie być na etacie. Po prostu zostałam usunięta, ale to tylko dlatego, że miałam swoje zdanie. Ta sieć, ja akurat mówię o polu kultury, ta sieć jest bardzo powiązana, może nie z grantami, może nie z finansowaniem, może nie z tymi głównymi sponsorami, ale kultura jako takie troszkę marginalne pole ma swoje własne metody poruszania się i znajdowania finansów. Wszystko tutaj jest cukierkiem, wszystko tutaj może być atrakcją, chociażby właśnie te zagraniczne wyjazdy, o których pani mówiła. No, ze zgrozą patrzę na to, co się dzieje i ze zgrozą również widzę, że jakiekolwiek negatywne mówienie o czymś, co się łączy z kulturą, nie ma prawa bytu. Tylko można mówić dobrze, tylko można mówić chwali, tylko można chwalić i tylko i wyłącznie można mówić to, co no nie daj Boże właśnie ktoś, kto dał pieniądze lub też na przykład coś takiego jak patronaty medialne. To jest szalenie demoralizujące, bo w przypadku patronatu medialnego jakakolwiek ocena odpada, tylko trzeba to nagłaśniać. To jest właściwie, to nie jest patronat medialny. Tuba propagandowa z tego. Tak, to jest po prostu tuba propagandowa i zapomnijmy o tym, że jakakolwiek realistyczna ocena wchodzi w grę. Tylko jest to, zresztą one nie są za darmo, wiadomo. No to. Także moim skromnym zdaniem wolność w mediach to jest może wtedy, kiedy się siedzi na najwyższym szczeblu. Nie tak dawno wszedł na nasze ekrany film Wolny Strzelec. Ja dokładnie widzę na co dzień, no może nie taka skala jak w przypadku tego filmu, ale tak zwaną hienyzację. Ci, którzy są, mają dostęp do, przepraszam, że powiem, do koryta, są bardzo, okopują się i powstaje coś takiego, co przypomina, no, znowu ktoś powie, przesadzam, mafijne działanie. Ludzie się ustawiają i to się dzieje w kulturze, która nikogo nie obchodzi. Prawdopodobnie, paradoksalnie, nie wiem, miał dzisiaj być Paweł Reszka, wydawało mi się, prawdopodobnie sprawy dotyczące polityki, które są bardziej i na świeczniku w sensie emocji ludzkich i priorytetowe, jeśli chodzi o zajmowanie czy to czasu antenowego, czy miejsca w gazecie, prawdopodobnie tam jest mniej szans manipulacji niż właśnie w tej marginalnej kulturze. To po prostu dla mnie jest zdumiewające. Ja zbuntowałam się o tyle, że oczywiście no, musząc coś zarabiać, pisuję tu i ówdzie, czy udzielam się. Nie muszę mówić jakiego rzędu to są w tej chwili kwoty, bo szalenie spadły honoraria. To są tylko honoraria. Ja również chciałam dostać dofinansowanie na działalność publicystyczną w internecie, bo uważam, że to jest jedyna szansa. I owszem, od roku hula mój blog, który chcę powiększyć o filmiki, bo po prostu uważam, że to jest jedyna odpowiedź na to, co w przypadku kultury zdarzyło się w mediach. No myślę, że już tutaj tak zakręciłam, że będzie dość na chwilę.
razie może tutaj dyrektor Monkiewicz, że mógłby nam powiedzieć, czy skoro pani Monika stara się o dofinansowanie na działalność publicystyczną, jak rozumiem, no misyjną dotyczącą kultury, czy ma szansę na tego typu dofinansowanie? Powiem w zasadzie chyba, czy spróbuję odnieść się do tego w dwóch obszarach, bo myśmy kiedyś z panią Moniką w Narodowym Centrum Kultury też na ten temat rozmawiali i w zasadzie odpowiedź była jakiś czas temu prostsza, w tym roku trudniejsza, bo okej, muszę się odnieść do tego, co pan powiedział, do grantozy, tak? Czy ale do jakiegoś systemu wspierania działań związanych z kulturą, na które moglibyśmy znajdywać metody wsparcia, które były w miarę obiektywne. Jakiś czas temu prowadziliśmy taki program, który był nazwany Kultura Interwencje. Tam no, 3 razy w roku, jeśli pamiętam, mieliśmy nabory różnych wniosków, które były oceniane przez ekspertów i staraliśmy się to dofinansowywać. I w takim właśnie programie te działania, o których pani mówiła, jak najbardziej były możliwe. Natomiast to, co tutaj państwo jeszcze powiedzieli o relacjach kultury i mediów, ja bym jeszcze wzbogacił o biznes, dlatego że tak naprawdę te 3 rzeczy są ze sobą w jakiś sposób powiązane. My od pewnego czasu prowadzimy w Narodowym Centrum Kultury taki klub, który nazwaliśmy Kultura Biznes Media, po to, żeby tak naprawdę tym 3 stronom próbować umożliwić znalezienie wspólnego języka do komunikacji takiej, gdzie się będą te strony ze sobą mogły porozumieć. I ja nie mówię tutaj o sytuacjach takich, gdzie jesteśmy w dużym mieście i są duże organizacje biznesowe i duże organizacje mediowe, tylko mówimy właśnie o małych NGO-sach, które są pogubione często i nie wiedzą, w jaki sposób aplikować do biznesu o jakiekolwiek wsparcie ich projektów kulturalnych. Często proszą, tak jak pani mówi, o patronaty medialne, kancelarie prezydenta do małych rzeczy, bo nie mają świadomości tego, co to, jak to wygląda. Więc myślę, że trochę takiej pracy u podstaw jest też potrzebne, ale ona mimo wszystko powinna się opierać o pewne zasady. Narodowe Centrum Kultury, ja myślę, że 3 albo 4 lata temu opublikowało kodeks sponsoringu kultury, czyli pewien zbiór zasad, które mówią, w jaki sposób te relacje między kulturą a biznesem powinny wyglądać. Myślę, że podobny dokument mógłby powstać do relacji właśnie z mediami. Ja chciałam tutaj wywołać Kasię Szustow do odpowiedzi. Bo ona też w tym węźle pomiędzy kulturą, biznesem, mediami się znajduje, prowadząc działalność promocyjną wobec wydarzeń kulturalnych. Takie pytanie, jak nam się prowadzi biznes? No biznes, można powiedzieć, że oficjalnie jest wpisany do KRS-u i tak dalej, rok, bardzo krótko można powiedzieć. A udało nam się, można powiedzieć, po prostu jesteśmy już 3-osobowym zespołem, gdzie sobie płacimy regularnie pieniądze i udaje się zarobić pieniądze. Na początku myślałam, że sama ja to robiła, ale jednak firma się gdzieś tam rozrasta, pracując tylko i wyłącznie dla kultury, więc to jest taki moment, myślę, bardzo dobry dla takich przedsięwzięć, mówiąc wprost, ze względu na sytuację, jak wyglądają media, ponieważ my proponujemy content, który nie jest contentem biznesowym. Czyli my, przychodząc ze wszystkimi projektami do tej pory, które mieliśmy, tak chyba się wypisałam, które są, że się na nich nie zarabia, wręcz się do nich dokłada, bo ma się pieniądze z różnych źródeł, są przedsięwzięciami kulturalnymi, albo społecznymi, czyli na przykład Polska Akademia Nauk była naszym klientem, czy Szkoła Weterynarskiej, a z drugiej strony przedsięwzięcia kulturalne, które zarabiają. No i takich są 2 do tej pory na klientów, których myśmy w zeszłym roku, powiedzmy, kilkunastu. Czy jest to Teatr Polonia w Teatrze Fundacja Krystyny Jan na rzecz kultury, które de facto całe pieniądze, które zarobi, tak wkłada w działalność kulturalną nadal, tak? Jakby oczywiście każdy kwestionuje poziom artystyczny, czy kulturalny, czy programowy, o tym to jest jakby inna rozmowa, ale jednak to nie jest firma, która zarabia po to, żeby Krystyna Janda miała więcej pieniędzy. To jest instytucja, która zarabia, żeby mogła więcej robić, tyle. Więc jest jednak organizacją, która nie działa na rzecz korzyści finansowych. Drugim klientem, który nam się przytrafił, był niesamowitą przygodą i tutaj się więcej dowiedziałam, jak działają media, jeżeli chodzi o produkty kulturalne zarabiające, czyli
nowa książka Paula Coelho, Zdrada, która rzeczywiście była tak dla mnie takim dużym wyzwaniem, przygodą. I wtedy się dowiedziałam, że na przykład, żeby móc przeprowadzić wywiad z Paulem Coelho, trzeba za to zapłacić. Bo inni nasi klienci typu Warsaw Gallery Weekend, Martin Scorsese Presents, czy nawet wystawa Fundacji Rodziny Staraków, Wery Lendorf, tak zwanej ikonicznej Weruszki z powiększenia Antonia Niegodny, to są wszystkie projekty, które albo ktoś te pieniądze są, czy są z biznesu, czy są z grantów, czy są z ministerstwa, czy są z miasta, czy są fantazją właśnie kogoś, no jednak nie generują zysków. No te Paulo Coelho jest po to, żeby generował zyski, to wszyscy wiemy, tak? Więc to są... No i tutaj była taka, rzeczywiście była dla mnie zaskoczeniem, bo to był jedyny wywiad, który mógł być, miał się odbyć, że nie było zgody na nikogo, nikt nie udziela wywiadów i tak dalej. Więc to był de facto taki cukierek, który można bardzo dobrze sobie opakować i potem sprzedać. W innych sytuacjach nie musicie tych cukierków. Znaczy w innych sytuacjach nie mam takiej możliwości nawet, tak? Czyli myślę, że do tej pory nikt z naszych klientów, niech mnie mają sprostuje, bo tu siedzi, nikt nie był w telewizji śniadaniowej, czy publicznej, czy prywatnej i to nam się nie udało do tej pory zrobić. Chociaż ciężko na to pracuje. To trochę jednak no, jakby przeczytam, co pani Monika wcześniej mówiła, że są, cukierek... Więc jakby to są różne projekty, tak? To co też rozmawiałyśmy, że pierwszy raz nam się udało, myślę, że to jest taki mały sukces, co prawda jest Polsat 2, ale okej. Czyli wernisaż Janny Rajkowskiej w Łodzi, otwarcie pasażu Róży i udało się ściągnąć telewizję na to, która przyjechała z Warszawy. No to jest takie małe sukcesy, które cieszą, bo za tym nie stoją kapitał żaden, za tym nie stoją pieniądze jakieś. My nie płacimy za to, żeby dziennikarze się czymś zainteresowali. Jesteśmy po prostu przekonani do tego, co robimy. Ja też odmawiam klientom, których na przykład nie czuję, tak? To jest też taka, jakby nieskromnie mówiąc, no po prostu moje jakieś tam zaufanie czy gust, nazwijmy to jak chcemy. I wtedy ja mogę stać murem za takim projektem, tak? Jeżeli uważam, że on jest sensowny, racjonalny, po coś. No i albo dziennikarze nam wierzą, albo nie. No my jednak pracujemy na indywidualnych relacjach moich koleżeńskich, przyjacielskich, czy Mai, czy nawet Piotra, jakby wchodzimy i wtedy oni wiedzą. Jeżeli mówimy tak, to jest fajne, to jest sensowne i to wiemy, nikt tutaj nie bierze pieniędzy za tym. Mieliśmy też klientów, gdzie relacje były różne, się z nim pożegnaliśmy na przykład, tak, żeby móc stać... Ale co, napisali źle o wydarzeniu, które promowaliście? Bo to jest... Znaczy myślę, że... Pani Monika powiedziała, znaczy, tak, można. Pani Monika mówi, znaczy myślę, że ja uważam, że jeżeli w ogóle piszą o wydarzeniach kulturalnych, tym, którymi my się opiekujemy i chcą się kłócić z nimi, to ja uwielbiam takich dziennikarzy. Jeżeli to jest merytoryczna krytyka, to jest super, bo po prostu cokolwiek się pojawia. Pamiętajmy, że nawet jeżeli się płaci, jest taki, mamy monitoring mediów, nie żadna tajemnica, instytucji monitorowania mediów, czyli taka jest analiza jakościowo-ilościowa. I tam wychodzi potem, na ile były media, właśnie były teksty opiniotwórczane, były informacyjne. Zawsze są informacyjne teksty na wywodzę, tak? Bardzo rzadko kiedy, czy są nawet pozytywne, czy negatywne recenzje, wszystko jedno. To jest, tak też to zauważam, że głównie opis dominuje. I przeważnie niestety ten, który my piszemy, tak? To jest przeważnie, my czytamy swoje zdania w większości gazet. Copy-paste. Tak, no jakby też my jedynie robimy to, że do różnych mediów wysyłam trochę zmienione informacje medialne, no więc też jakby to się, ale tak jest, więc jakby to jest faktem. I jakby pytanie, czy będziemy płakali i się zrzymali, ja bym się bardzo zastanowiła jednak, że działamy na polu krzewienia kultury, zwiększania uczestnictwa w kulturze, tak? Że zawsze jednak ja wolę, żeby się pojawiła negatywna recenzja, niż się żadna nie pojawiła. To jest jakby taka rozmowa, że wolimy negatywną. No ale wiadomo, że są filmy, które muszą zarabiać, to są gigantyczne inwestycje producentów. Te wkładki, o których pisaliście rzeczywiście do Gazety Wyborczej, historia wkładek, myśmy mamy wiele. Możemy mówić chyba mediami tutaj, nazwami, tytułami, to nie są jakieś tajemnice, ale wkładka do Gazety Wyborczej, na przykład nas bardzo dużo kosztowała nerwu ze względu na poziom merytoryczny na przykład. Coś, co kosztuje 20 parę tysięcy złotych. Jednak oczekuje się od dziennikarzy, że podołają zadaniu, tak bym powiedział, które nie jest trudne, tak? Jakby to nie jest praca doktorancka, to nie jest praca nadlicencjacka. To jest po prostu 4 strony w gazecie, gdzie 80%, no 60% to są zdjęcia, więc to jest tekst. No i jednak się nie udaje w sytuacji stricte jasnej, biznesowej, która jest nazwana, wyceniona, podpisana jest umowa na to polecenie, otrzymać coś, co byłoby, nawet niech to będzie krytyczne, niech to będzie na przykład, nie wiem, negatywne, niech to będzie, nie wiem, mówiące, że 4 lata były, nie wiem, słabe, bo coś na, tylko ktoś to robi po prostu na kolanie. I to są momenty, kiedy rzeczywiście troszeczkę opadają nam ręce i my jesteśmy między naszym klientem, który wiemy, że robi sensowne rzeczy, a między medium, do którego nie możemy pójść po prostu trzasnąć drzwiami albo powiedzieć się naobrażać. Po prostu więcej, ten ktoś nie będzie chciał z naszymi innymi klientami pracować. Więc my gramy taką tutaj rolę wiecznie uśmiechających się i tłumaczących, no ale no,
Ja na spotkaniu powiedziałam, że niestety merytorycznie dziennikarz sobie nie poradził. I na przyszłość chcielibyśmy wiedzieć, czy to będzie kosztować więcej. Wtedy znajdziemy pieniądze, żeby ktoś był na poziomie merytorycznym odpowiadającym wydarzeniu, które jest właśnie trudniejsze i okej. Tylko to jest kwestia pieniędzy, myślę. No jeżeli dziennikarz ma dostać więcej pieniędzy, to my znajdziemy te 1000 zł więcej, żeby dostał i napisał to porządnie, kto inny. No ale to trzeba porządnie, co nie znaczy pozytywnie. Nie chodzi o pozytywnie. Tak ja mówię, no kultura jest od tego, żeby się ze sobą kłóciła i lubimy się ciągać za włosy w tym środowisku. I to jest okej, tak? Tylko szkoda, że przestrzeń kulturalna schodzi na awanturę między Karpowiczem a Duni na przykład, tak? To są pola, które jest. Strona kultury są jedna, tak? I wiemy, że jeżeli będzie albo ta awantura i schodzimy na poziom butelka, i tak jest, a fajnie by było przeczytać, nie wiem, kolejną nawet recenzję tego samego Karpowicza i się na przykład ktoś powie, że jest książka beznadziejna i do dupy, bo. I to jest okej, tylko niestety no, pewne tematy się łatwiej sprzedają i mają większą klikalność i tak jest. Nam się też udaje pominąć media głównego nurtu. Klienci tego chcą, ale nasi klienci na szczęście są na tyle fajni i udaje nam się z nimi pracować, że nie mają ciśnienia, żeby być w telewizji. Wydaje mi się, że profesor Kowalski chciał się tutaj odnieść w pewnym momencie do... Ja chciałbym bardzo krótko o dwóch rzeczach, mianowicie to nastąpiło pewne niezrozumienie, bo czy mówimy o skali mikro czy makro, no, moje uwagi dotyczyły do skali makro. Ja powiem szczerze, że mam zresztą w tej sprawie czyste sumienie, ponieważ proponując ustawę o audiowizualnych usługach medialnych, zawarłem tam propozycję zapisu umożliwiającego finansowanie NGO-sów z części środków tzw. Funduszu Misji Publicznej. Dostrzegam ten projekt był nawet ustawą, ale został zawetowany przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. W związku z czym ustawa nie wyszła, oczywiście trafiła do archiwum. Natomiast były tam zawarte pewne rozwiązania, które de facto dzisiaj są wdrażane, w tym sensie, że może Państwo wiecie, może nie, ale pieniądze z abonamentu to nie są pieniądze przyznawane nadawcy en bloc, tylko to są pieniądze, które są opisane w tak zwanych porozumieniach finansowo-programowych, gdzie organ regulacyjny, czyli Krajowa Rada, bardzo szczegółowo określa, na co są alokowane te fundusze. I tak na przykład, jeżeli jest to DPP Kultura, to dość dokładnie wiadomo, jakie pieniądze na co dostaje. One są niewystarczające, to jest inne zagadnienie. Natomiast to nie jest tak, że to jest pieniądze, gdzie nadawca ma całkowitą swobodę działania, ponieważ on jest zobowiązany zrealizować to, co wynika z umowy, ale to jest tak na marginesie. Uważam, że oczywiście działalność NGO-sów jest absolutnie bezcenna, ale jest uzupełnieniem. Jest uzupełnieniem. Nigdzie żaden system medialny nie opiera się na dotacjach, grantach i tego typu jako można być głównym wyznaczniku. Proszę Państwa, widzę w skali makro jedną ogromną konsekwencję, mianowicie stajemy się krajem peryferyjnym. Peryferyjnym w sensie treści kultury, peryferyjnym w sensie wzorów, peryferyjnym w sensie naśladownictwa. Przestajemy być krajem oryginalnym. Ja podam bardzo prosty przykład. Państwo zapewne słyszeli o serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, który no, wzbudził określone emocje, nastawienia, etc. Telewizja Polska się wyemitowała ten serial. Nie chodzi o ten serial, natomiast chodzi o pewne zdarzenie. Niemcy, stacja poczuła się w jakim stopniu zobowiązana do tego, żeby zaproponować nam koprodukcję. W momencie, kiedy pojawił się producent niemiecki, przedstawił budżet, to jest to budżet, który dla telewizji polskiej jest po prostu nieosiągalny. My tam możemy być sprowadzeni do jakiegoś malutkiego procenta budżetu, który jest potrzebny na zrobienie filmu historycznego. Stajemy się krajem peryferyjnym, przez nędzę, mówiąc krótko, bo nie rozwiązaliśmy problemów publicznego finansowania. Tracimy prawa sportowe, ludzie będą mieli pretensje. Dlaczego tracimy? Bo nas nie stać. Gdyby Państwo wiedzieli, jakie fundusze, jakie są licencje sportowe na wydarzenia typu skoki czy jakieś mistrzostwa, to są takie, że można powiedzieć, kultura by przez wiele lat mogła funkcjonować zupełnie dobrze w wymiarze ekonomicznym. Panie profesorze, przepraszam. Stajemy się teraz bardziej krajem peryferyjnym z tego powodu, że nie mamy porządnego finansowania publicznego, powiadam, nie mamy porządnego finansowania publicznego. W rezultacie jesteśmy spychani na margines, komercjalizujemy się w stopniu niepotrzebnym. Media publiczne są potrzebne choćby po to, że tam, gdzie one są dobrze rozwinięte, one wyznaczają pewne minimum przynajmniej standardu, minimum jakości. Bo to są te media jakościowe, do których media komercyjne jakoś muszą się odnieść, żeby tak nie było. Ale tak nie jest, dlatego, bo my mamy taki pieniądz, który nas obowiązuje do klikalności, oglądalności, do tego typu wskaźników. Bo pieniądz nie jest neutralny dla mediów. Ja bardzo przepraszam, ale ja się absolutnie z tym nie zgadzam, co Pan mówi, dlatego, że moim zdaniem jakby podstawą rzeczy
jest merytoryczna sprawa. Jeżeli będzie merytorycznie dobrze, to to nakręci jakby całą resztę. Nie może pan mówić, oskarżać tylko i wyłącznie, jakby, znaczy tłumaczyć wszystko nędzą, bo to nie do końca tak jest. Znaczy, musi być wyprodukowany po prostu dobry produkt, a państwo nie produkują dobrego produktu. I tyle, i to jest jakby proste. Jeżeli chce pan pójść do księgarni, kupić książkę, to nie kupi pan książki z papieru toaletowego, tylko będzie pan szukał książki, która jest ładnie wydana. Telewizja Polska, w ogóle telewizja produkuje po prostu rzeczy, jakby, których... Ja tu się z panem zgodzę. Absolutnie, nawet nie, znaczy ja sobie nie pozwalam na oglądanie tego, bo nie chcę sobie zaśmiecać głowy. I po prostu tak wygląda telewizja na dzień dzisiejszy. I to nie można jakby sprowadzać tylko i wyłącznie do tego, że mamy nędzę w kraju. Po prostu się państwo nie starają. Telewizje się nie starają, wciskają głupotę ludziom. Totalną głupotę. Przecież, proszę państwa, ja nie oglądam od 10 lat telewizji żadnej. Wiem stąd, dlatego że od czasu do czasu zaglądam, jak jestem gdzieś i patrzę, żeby sobie zobaczyć, na jakim to jest poziomie. Ja nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje, bo to jest, ja myślę sobie, że w ciągu 2-3 lat osiągniemy mniej więcej... O mediach państwowych, Mówię, mniej więcej osiągniemy poziom włoski. Mniej więcej. Znaczy będzie wciskana obojętnie jaka głupota i wszyscy to kupią. I oczywiście abonament będzie leciał i będzie kasa i będzie super fajnie, tylko że będziemy mieli po prostu sieczkę w głowie. Już mam. I to się dzieje. Sieczkę. Tematów jest dużo, bo naprawdę tutaj każdy będzie mówił i troszkę z własnego doświadczenia. Pan profesor stara się jakoś generalizować, uogólniać problem. Ja właściwie mogę powiedzieć to samo, tak, my, od nas to zależy, tyle tylko, że niestety wiadomo, że i prestiż zawodu dziennikarza i w ogóle społeczna jego pozycja, jak i w ogóle no, on sam chyba, to znaczy on, dany dziennikarz, umowna figura, też przestał siebie szanować. Dlatego właśnie no, było parę powodów, że w odruchu no, takiego czystego działania, pani mówi, że bardzo chętnie by przeczytała choćby negatywną, ale merytoryczną, nie wiem, recenzję, odgłos i tak dalej, no właśnie na to chociażby negatywne, czy też merytoryczne nie ma miejsca, to co już też tutaj było mówione, jest informacja. Natomiast nie ma analizy, nie ma oceny i to dotyczy bardzo różnych dziedzin. No ja mówię ciągle o tym moim poletku, ale w zasadzie kultura nie jest abstraktem przecież. Wiadomo, że jest powiązana i z, no ze wszystkim, tam nie będę wymieniać, bo to bez sensu. Kultura jest częścią naszego organizmu, więc no to trudno wyrzucić, wykatapultować z rzeczywistości. I to mnie niepokoi właśnie, że ludzie, którzy są w mediach, i to każdy, ja naprawdę mam doświadczenie i z telewizją, i z radiem, i z mediami papierowymi, więc ja mogłabym mówić o każdej dziedzinie osobno, ale przecież nie bez sensu jest tutaj w tej sytuacji. Ja widzę naprawdę degenerację, postępującą degenerację tych ludzi, którzy pracują. To nie, ja zawsze się znajdzie jakiś Don Kiszot, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie starał się na przekór temu, co się dzieje, zachować i twarz, i tak zwaną etykę zawodową, dziennikarską, ale naprawdę tego jest coraz mniej. Bardzo łatwo jest skorumpować ludzi, którzy zarabiają grosze i to po prostu no, tak się dzieje. I to tutaj, no, czegokolwiek nie dotkniemy, to będziemy niestety wracać do tych finansów, bo jeżeli ja robię ten mój blog i robię, uprawiam publicystykę na Facebooku, tak, proszę państwa, uważam, że Facebook jest bardzo dobry, dlatego, tylko oczywiście to nie ma takiego charakteru jak pełna wypowiedź. Ja to robię za darmo, dlatego, bo po prostu nie chcę, żeby to zginęło. Bo żeby właśnie, i mam bardzo dużo respondentów, którzy chcą rozmawiać na wyższym poziomie, a nie o tym. Ja od 10 lat czy 9, nie wiem, też nie mam telewizora i włos mi się jeży na głowie, kiedy przypadkiem coś tam zobaczę w internecie wyszukując, bo korzystam rzecz jasna, chcę kogoś tam wyłapać, wyłowić i to naprawdę poziom jest dramatyczny. I my się dajemy temu zgłupieniu, poddajemy się, no nie wiem, ja uważam, że jednak
stawki są takie, a poza tym właśnie te stawki sprawiają też to, że ludzie pracujący gdzieś tam w różnych mediach, nie mający przygotowania, czy też wydaje im się, że się przyuczyli, podejmują się zadań, do których nie są przygotowani i potem efekt jest taki, że to jest albo powierzchowna jakaś relacja, albo to są w ogóle pełne pomyłek, jakieś wypowiedzi, no albo nie daj Boże to, co wszyscy wiemy, kopiuj i wklej, no to jest powszechna bolączka, że te fiszki, te, które się od PR-owców dostaje, zaczynają funkcjonować jako dziennikarski tekst. No to jest po prostu groza, ale tak się dzieje wszędzie. Jakub Dymek, zdaje się, chciał tutaj dodać coś. My jako dziennikarki i dziennikarze jesteśmy środowiskiem, które bardzo lubi bić się w piersi, zarówno własne, jak i cudze, i narzekanie przychodzi nam z niezwykłą łatwością. Więc ja może postaram się odrobinę odwrócić tę perspektywę i powiedzieć o dobrych praktykach, które jednak wciąż istnieją i o scenariuszach alternatywnych wobec tego, wydawałoby się, nieuchronnego spadku jakości i kryzysu mediów, o którym tak chętnie rozprawiamy. Jest ich szereg, to znaczy świetną robotę wykonują w Polsce otwarte licencje i otwarte archiwa i upowszechnianie kultury na zasadach dostępności, na jak najbardziej permisywnych prawach. Tak? I to jest zasób, za który płacimy jako podatnicy i podatniczki, ale który, jeżeli wraca od nas w postaci otwartych, powszechnie dostępnych i łatwo edytowalnych treści, suplementuje tę lukę, którą wytwarza rynek, komercjalizacja treści w głównym obiegu i tak dalej. To jest jedna rzecz. Kopiowanie i zdawanie się na wycinki prasowe, które wysyła do nas jedna bocina korporacja. Oczywiście, to jest dramatyczny problem. Jedno z badań, które zrobiło Harvardskie Centrum Research nad Dziennikarstwem, mówi, że w danym segmencie, który analizowali, do 80% treści jest jednoznacznie i wprost oparta na press release'ach. To problem, tylko pytanie, z których press release'ów korzystamy, bo jeżeli ktoś kiedykolwiek słyszał chociażby nazwę Harvardskiego Centrum Badania Dziennikarstwem, to szybko dowie się, że cały research, który oni przygotowują, wszystkie badania, wszystkie opracowania, udostępniają w internecie bezpłatnie w postaci audio, jak i tekstu dla dziennikarzy jako otwarte źródło niesamowicie pożytecznej i twórczej wiedzy, z której można korzystać. Tak samo się dzieje z archiwami fotografii, multimediów itd., itd., więc przy tym całym naszym jednoznacznie słusznym narzekaniu na złą sytuację, wydaje mi się, że należałoby podkreślać elementy, które naprawdę od tego dnia pozwalają się odbić i wskazywanie na te instytucje czy te podmioty prywatne, które tę sytuację rozmywają. I ja już obiecuję kończyć, tylko jedna krótka anegdota. Byłem świadkiem, czy byłem słuchaczem podobnego panelu jak nasz, ale obsadzonego raczej panami, którzy są w dużo, powiedziałbym, na wyższym szczeblu posiadania pewnych instytucji medialnych, będących udziałowcami czy szefami dużych mediów, które czasami nazywają porówkowymi z wiadomego powodu. I oni opowiadali bardzo ładnie i długo o tym, że liczy się dzisiaj coś, co nazywają sobie quality content journalism, tak? Co sama Zbitka wskazuje, że jest to termin, który najwyraźniej pod najnormalniejszą nazwą dobrego dziennikarstwa się po prostu nie przyjął. I ja zapytałem tych panów wtedy o to, jak to się dzieje, że w imię tworzenia quality content journalism korzystają nieodpłatnie ze źródeł, do których nie mają praw, czyli do prywatnych wypowiedzi z internetu, do tweetów, do zdjęć, za które nigdy fotografowie czy fotografki nie byli wynagrodzeni, do filmów, które ktoś zrobił i ta dana stacja telewizyjna czy dane medium skorzystało z tego zasobu bez podpisania autora czy autorki itd., itd. Na to w odpowiedzi usłyszałem: sami chcieli, nikt do tego nie zmusza. Nie będziemy nikomu wciskać pieniędzy na siłę. I to chyba łatwo pozwala zobrazować, jakie są dwa bieguny tej sytuacji. Znaczy, kto jest beneficjentem bezpłatnej wiedzy, czy wolnego obiegu wiedzy, a kto jest pasożytem w tej sytuacji i gdzie się rozkładają akcenty. Może tylko tak tytułem uzupełnienia, ponieważ również w kwestii archiwum mam czyste sumienie, Filmoteka Narodowa prowadzi repozytorium cyfrowe, można oglądać kroniki filmowe absolutnie za free. Mamy wirtualną galerię plakatu i ogromną kolekcję kilkuset tysięcy zdjęć, które werków. Także tą politykę absolutnie realizujemy, ale nie o tym. Proszę Państwa, weźmy takie dwa przykłady, że pieniądz nie jest neutralny. Otóż polskie radio, w sensie jakości oferty programowej, jest zazwyczaj oceniane znacznie wyżej niż telewizja polska. Ja się generalnie z tym poglądem zgadzam. Polskie radio ma szereg świetnej roboty, również dziennikarskiej, również pracy w kulturze,
takie rzeczy jak program Drugi Polskiego Radia, no to są rzeczy po prostu wysokiej jakości. Finansowanie, 80% finansowanie publiczne. Telewizja Polska, źle oceniana, komercyjna, niskiej jakości, 80% finansowanie komercyjne, finansowanie z reklam. Dyrektor programowy, który ma podjąć decyzję, podejmuje decyzję w warunkach wskaźnika oglądalności, pokrycia kosztów, on ma takie kryteria. Dla niego ta tak zwana jakość, o którą czasem udaje mu się zawalczyć, to jest ból. Jeżeli on zdecyduje się wyemitować teatr w telewizji, to ja się strasznie cieszę jako członek Rady Nadzorczej, że 800 tysięcy ludzi to obejrzało. Ale dla niego jest to katastrofa w wymiarze ekonomicznym. Ja się cieszę, bo to 800 tysięcy ludzi zobaczyło nawet takie spektakle, powiedziałbym, nie najłatwiejsze. To jest fantastyczny wynik dla mnie. A dla niego to jest katastrofa, bo to powinno obejrzeć 2,5 miliona ludzi, coś, co on nadaje w tej porze. Proszę zrozumieć, to jest inne myślenie, kiedy ja mam bezpieczeństwo w postaci środków publicznych, które mam w odpowiedniej ilości, mogę podejmować różnego rodzaju wyzwania, eksperymenty, również jakościowe, niż sytuacja, kiedy ja balansuję, tak, że za chwilę, jeżeli ja nadam więcej teatrów telewizji, to ja mogę zwinąć interes. Być może połowę załogi zwolnić, jeszcze zmniejszyć koszty i kupić jeszcze więcej filmów amerykańskich. Bo jeżeli zaprzestaliśmy produkować animacje, to dlatego, że minuta animacji kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. Nikogo na to nie stać. A przecież mieliśmy znakomitą szkołę animacji. No ale co z tego? Trzeba jakiś specjalny program uruchomić. To się wszystko bierze z braku środków. Pieniądz naprawdę nie jest neutralny. Nie tylko. Ja oczywiście, proszę mi wierzyć, zabiegam. Dwa razy udało mi się zablokować kupno pakietu filmów, które uznałem, że są wyjątkowo tandemne. Prawda? Dwa razy udało mi się zablokować, nie zatwierdziliśmy tego typu transakcji, ale przecież cały czas ta presja jest, bo łatwiej jest kupić filmy i na zasadzie wagonu filmów kupić. Wagon filmów, tym trzy dobre wyemitować i zarobić. No taka jest polityka, ona wynika właśnie z tego, że nie mamy tego bezpieczeństwa, tego poczucia, że realizując konsekwentnie pewne zamiary, nawet jak nie zarobimy na bardzo wielu rzeczach, to i tak na koniec dnia wyjdziemy przynajmniej na zero. Nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, w związku z czym jest ta presja na niestety the lowest common denominator, czyli taka polityka największego wspólnego mianownika i tyle. No i to jest polityka właśnie idąca właśnie w kierunku popularnych treści, banalnych, trywialnych. Ja też na tym boleję, przyznam, że nie jestem fanem Telewizji Polskiej, no ale no, przyznam, że... Zdobyliśmy to z pana.